otchłani szarości, mordując w imię szczęścia, skazany na brak czułości. On pokazać chciał potencjał, myślał tylko o wolności. Brakło możliwości sześcia, cztery boki, sufit, podłoga. Ucieczką z tego miejsca zajął sobie każdą chwilę, chociaż nie potrafił przestać, wymyślił nowy przywilej. Kolorując wszechświat, obmyślił plan i tyle, wyruszył zdobywać Wersal. Chciał odnieść zwycięstwo, dając tą energię w wersach. Opuścił swoje więzienie i we wrogach budził przestrach. Pisał, kiedy miał natchnienie, zawsze uciekając w ten stan. Ogarniało go zwątpienie, gubił się w planu efektach. Często czuł zmęczenie, myśląc stale o korektach. To przedsmak opowieści, co bez scenariusza prawia wszystkich w osłupienie. Z mocą każde serce wzrusza, niesie przekaz. Cienie, które spływają ze wzgórza prosto w niego, nadzieje marzy, przestaną się ruszać. Za koncertem chłopak ciągle był w rozjazdach. Mierzył się ze swym pragnieniem, wierząc w możliwości miasta. Sam w sobie z jego cierpieniem, kiedy znów poranek nastał, wyczekiwał z utęsknieniem, aż pojawi się ta szansa. Szastał wspomnieniami, nie wiedział czy warto. Przejęty problemami, widział wciąż ujemne saldo. Wytrącony z równowagi, zagrał znów tą samą kartą. Zasmucony momentami, człowiek uciekł w tamtą stronę. Co z tego, że chciał być jak Monet? A jednak każdy nowy dzień budził przed tym życiem trwogę. Co z tego, że każda myśl ważyła ponad tonę? A jednak się nie poddał, choć w tej walce stracił głowę. Powiedz, jak bardzo rusza ciebie ta historia. To jeszcze nie koniec, na twarzy jawi się fobia. Jednostka, a nie kopia, w życiu pojawił się zodiak. Nieprzemyślany manewr i porażka śmierci godna. Niczym chłód wdziera się w jego wnętrzności. Gorycz kolejnej porażki ciągle przeszywała kości. Struktura wierności w te zależności idę. Ulga, kiedy smak wolności wkrada się w jego marzenie. Cierpienie, niczym niepohamowane zwątpienie. Postawił kolejną tamę, tąknienie oka. Poszedł spisywać testament, podrzenie ciała przyprawiało go lament. Zamęt, wiedział, że nigdy nie wygra. Walka z własnym cieniem, no a świadomość z nim gra. Kolejna sprawa przykra, koniec zawitał do głowy. Znowu cztery ściany, więzieniem prawdy połowy. Jego cele i dobrobyt i ucieczka od doświadczeń stanowiły wielki atut, ale siła nowych zmartwień sprawiła, że ukradnie kraty te wijące umysł. Więziły świadomość, doprowadziły do zguby.